Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało doceniane przez organizację zrzeszającą europejskie instytucje walczące z korupcją. Polska służba otrzymała nagrodę za najbardziej innowacyjny i udany w obszarze przeciwdziałania korupcji. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w 2006 roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest jedyna służba, która, można powiedzieć, od zera, duża służba powstała tu w wolnej Polsce. Nie ma tych naleciałości komunistycznych, tak jak te służby, które mnóstwo jakby przejęły i tutaj funkcjonariuszy i metod z czasów jeszcze, gdy Polska była tutaj pod wpływem Związku Sowieckiego. Mówił były funkcjonariusz CBS Jacek Wrona. Główny cel powstania CBA to zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym. To niezwykle ważny obszar działalności. Korupcja w krajach postsowieckich siała bowiem destrukcję w wielu sferach życia społeczno-gospodarczego. W Polsce dzięki tej formacji udało się znacznie ograniczyć ten proceder. Lista sukcesów CBA w ostatnich latach jest bardzo długa, podkreśla zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To są i sprawy związane z rozliczaniem kolejnych konkretnych osób, zatrzymywaniem i na poziomie samorządowym, i na poziomie centralnym osób, które są związane z szeroko pojętym kręgiem władzy i są podejrzane o różnego rodzaju nadużycia i działalność przestępczą, ale to również jest bardzo intensywna walka chociażby z wyłudzeniem VAT-u, walka z innymi patologiami, które obciążają polską gospodarkę. To także zapobieganie wyłudzeniom i stanie na straży, aby środki publiczne były wydawane zgodnie z prawem. Praca CBA jest także doceniana za granicą. Polska służba otrzymała nagrodę od europejskich partnerów przeciwko korupcji Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej. Przyznano ją za projekt ABC Uczciwości. Zakłada on budowę świadomości społecznej wśród Polaków, czym jest etyka i korupcja i jak się jej wystrzegać. Co więcej, CBA pokazuje, dlaczego walka z korupcją jest istotna dla nas wszystkich. Europejskie instytucje widzą w CBA wiarygodnego partnera, podkreśla minister Żaryn. Ta nagroda to dowód, że to CBA wyznacza standardy działania, jest wzorcem dla innych instytucji europejskich zwalczających korupcję, jak prowadzić innowacyjne, nowatorskie projekty edukacyjne. To na pewno jest jeden z przyczynków pokazujących, że CBA jest instytucją dobrze działającą, która powinna mieć swoje miejsce w polskiej rzeczywistości państwowej. To miejsce nie jest jednak takie pewne. CBA jest bardzo mocno atakowane przez opozycję, która oskarża rząd o wykorzystywanie służb specjalnych w trakcie kampanii wyborczej. Na kanwie plotek powtarzanych przez byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, opozycja chce likwidacji służby. Te ataki na Centralne Biuro Antykorupcyjne to w mojej ocenie jest próba spacyfikowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i próba wybicia zębów tej instytucji po to, żeby ona nie mogła dalej działać i dalej ścigać korupcji i innych nadużyć związanych z zarządzaniem majątkiem narodowym. Koalicja Obywatelska zapisała likwidację CBA w swoim programie w 2019 roku. O likwidacji biura mówią też prawie wszystkie partie opozycyjne, które chcą stworzyć rząd. Europoseł Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie przyjęcia w ubiegłym tygodniu Donalda Tuska przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen. To w ocenie polityk ingerencja w proces wyłaniania rządu w Polsce. Choć decyzja w sprawie nowego rządu jeszcze nie zapadła, Donald Tusk ubrał buty premiera i udał się do Brukseli, by rozmawiać o odblokowaniu środków z KPO. Tam został przyjęty ze szczególną aprobatą, na co zwraca uwagę w swojej interpelacji poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga.
Oprócz spotkania w partii EPL, przewodnicząca Komisji Europejskiej zdecydowała się na ostentacyjne spotkanie w formacie zarezerwowanym dla szefów rządów oraz konferencję prasową zwyczajowo odbywaną w celu przekazania wspólnych komunikatów Komisji Europejskiej i szefów rządów państw członkowskich. Przekaz tego spotkania był jasny. Komisja Europejska oczekuje, że Tusk zostanie premierem, ingerując tym samym w toczący się zgodnie z konstytucją proces wyłaniania nowego rządu. Dodatkowo potwierdza to wyłącznie polityczną motywację blokowania KPO. Interpelacja została skierowana do Komisji Europejskiej. Jak pisze europoseł Anna Fotyga, format przyjęcia Donalda Tuska przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen oburza nie tylko Polaków. Także w zachodnich mediach uznano je za przedwczesne, naruszające demokratyczne normy, ingerencje w politykę krajową państw członkowskich z jasną preferencją niemieckiej przewodniczącej Komisji Europejskiej dla proniemieckiego polityka, któremu nie powierzono jeszcze misji tworzenia rządu. Europoseł chce wiedzieć, jak Komisja Europejska uzasadnia spotkanie Ursuli von der Leyen z Donaldem Tuskiem i dlaczego szefowa komisji, która powinna być apolitycznym urzędnikiem, miesza się w politykę krajową państwa polskiego w kluczowym okresie wyłaniania rządu według ściśle określonych w konstytucji procedur. I przenosimy się za granicę. Liczba zabitych w Strefie Gazy zbliża się do 10 tysięcy osób. Większość to cywile. Dziś Izrael po raz kolejny zbombardował teren obozu dla uchodźców. Sobotni poranek. W szkole ONZ w obozie Jabalia, która jest tymczasowym schronieniem dla setek Palestyńczyków, właśnie przygotowywano śniadanie. Spokój przerwał izraelski nalot. Siedzieliśmy tu w spokoju, niektórzy poszli do piekarni, dwie dziewczyny siedziały tu w spokoju, potem było kilka wybuchów. Pobiegłem tutaj, żeby sprawdzić, co sobie ma dziewczynami. Znalazłem jedną pozbawioną głowy, drugą ciężko ranną w żyłę udową, a dwie inne dziewczyny zostały ranne odłamkami. Były to młode dziewczyny. Stałem tutaj, kiedy miały miejsce trzy wybuchy. Własnoręcznie niosłem ciała. Jedno było pozbawione głowy. Bilans to 15 zabitych i dziesiątki rannych. Jednak liczba ta może wzrosnąć, bo pod gruzami wciąż znajdują się ludzie. Izrael cały czas oskarża Hamas o używanie cywilów jako żywych tarcz. Władze w Tel Awiwie twierdzą, że zrobiły co w ich mocy, aby poinformować mieszkańców Gazy o atakach odwetowych i o miejscach, gdzie mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Armia izraelska wciąż poszukuje wojowników Hamasu na terenie Strefy Gazy. Przeprowadzono kilka operacji militarnych na północy. Żołnierze zabili terrorystów, przejęli ich broń i tunele wykorzystywane do celów terrorystycznych. Izraelska armia informuje, że Hamas wciąż przetrzymuje co najmniej 242 zakładników. Ich rodziny żyją w ciągłym strachu, ale mają też nadzieję na szybkie zakończenie tego konfliktu. Pierwszy raz otrzymaliśmy sygnał, że ktoś z naszej rodziny żyje. Kilka dni temu, kiedy obejrzeliśmy wideo opublikowane przez Hamas, na którym widzieliśmy moją siostrę, to ona tam przemawia wraz z dwoma innymi zakładnikami. Hamas wciąż kontroluje Strefę Gazy, uniemożliwiając wyjazd komukolwiek. To tylko pogłębia kryzys humanitarny. Prezydent Turcji Recep Erdoğan skrytykował Unię Europejską za brak uczciwego stanowiska wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział także, że nie będzie dłużej rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Zdaniem Erdoğana Gaza powinna być częścią niezależnego państwa palestyńskiego po zakończeniu konfliktu z Hamasem. Na teraz to wszystko. Kolejne wydanie 5 minut po godzinie 18. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.